20 czerwca i 24 czerwca. Oczywiście jest to związane z wykonaniem budżetu i uzyskaniem absolutorium, co stało się faktem, ale skoro jestem przy tym temacie, to może kilka słów, żebyście Państwo mieli wiedzę, co tam się dzieje. No, macie wiedzę, ale wiadomo, że z miesiąca na miesiąc wszystko się zmienia. Jak wiecie Państwo, chcemy doprowadzić związek komunalny do likwidacji i w tym zakresie można, tylko no, coś powiedzenia powiedziały jaskółki, niedobre spółki, bo no niestety związek komunalny gmin nie ma jakichś tam dużych dochodów, by mógł podejmować się jakichś inwestycji, a jeżeli by się podjął, to byłoby to związane z partycypowaniem przez poszczególne gminy. A kleszczów wciągnąć i ciągnąć. No, kleszczów też narzeka, że nie ma pieniędzy. No, nie. Także, no niestety, w związku z tym, że to jest takie działanie bardzo skomplikowane, uzależnione od tego, czy dana gmina się zgodzi, czy się nie zgodzi, bo to musi o tym rada zdecydować, to po prostu trwa bardzo długo. Pamiętacie Państwo, ci Państwo z poprzednich kadencji, gdzie był zamysł budowy schroniska. No niestety, były problemy z adaptacją. W końcu znaleźliśmy to, no ale brakowało pieniędzy, wystąpiliśmy do gminy, jedna gmina się godzi, druga się godzi, trzecia się nie godzi. I już sprawa staje się skomplikowana, dlatego z uwagi na to, że ten dochód, bezpośredni dochód związku jest no marny, to trzeba po prostu to zlikwidować. To zadanie, które udało się wykonać z korzyścią dla gmin, to przede wszystkim rozdział w jakimś tam dużym stopniu sieci wodociągowych, które zostały przekazywane gminom i każda gmina teraz jest właścicielem, odpowiada i eksploatuje. I oczywiście w tym zakresie tutaj, żeby zmierzać już do końca, to musimy jeszcze pokonać wykup, sprzedaż wodociągu w miejscowości w gminie Gomunice, gdzie tam wójt trochę się upiera, co prawda podpisał ugodę, ale tej ugody nie realizuje. I w gminie Dobryszyce tam mamy problemy już na ukończeniu dotyczące braku księgi wieczystej, także to lada moment zostanie sprzedane. I najtrudniejsza sprawa wodociągu w gminie Rząśnia, gdzie w międzyczasie doszło do rozbiórki tego wodociągu, który jest własnością związku. No i niestety temat jest w tej chwili w sądzie. Także jak skumulujemy te wszystkie pieniądze, proszę Państwa, to będzie ich około 600-700 tysięcy złotych i oczywiście po likwidacji te pieniądze zostaną rozdzielone na poszczególnych członków związku, czyli również gminę Wola Krzysztofowska, tych członków jest 5. Także coś tam zostanie. No i oczywiście... To dla gminy czy dla wójta? Jak dla wójta, to dla gminy. A myślę, że dla wójta za udział, a nie dla gminy. To chciałem powiedzieć jeszcze. Proszę Państwa, bo udało nam się też uregulować kwestie własności ujęcia właśnie. Dotychczas właściciele był cały związek, gdzie wchodziło w 11 członków. Natomiast na ten moment współwłaścicieli jest 3. Gmina Wola Krzysztofowska, gmina Kluki i gmina Bełchatów. Gmina Bełchatów w tej chwili zmierza do zaopatrywania mieszkańców wodę z własnych ujęć, także no jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że w przyszłości gmina Wola Krzysztofowska stanie się jednym właścicielem. To było najlepsze rozwiązanie. Ale to troszeczkę czasu jeszcze upłynie, bo nie chcę tutaj powtarzać się i nie chcę Państwu przypominać, bo chyba wiecie, że no jest to ujęcie bardzo korzystne, o największej wydajności, gdzie, mówiąc w największym skrócie, woda płynie z góry.
Czyli... Mówiłeś, pójdę jakąś górę też. Też pójdę. Dalej, w tym okresie między sesjami byłem zaproszony, uczestniczyłem oczywiście w gimnazjum w Skierniewicach, gdzie był podsumowany konkurs na mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży i oczywiście ten mandat uzyskało dwóch gimnazjalistów z gimnazjum w Gomulinie i oczywiście ci uczniowie zostali wyróżnieni, najlepiej w tym konkursie wypadli i mało tego zostali wybrani na tak zwanych posłów sprawozdawczych. No i oczywiście przedstawiciele przedstawiciele, tak, niech pan wie, że masz pan posłów ze swojego terenu. No niestety wiadomo gdzie. I oczywiście no, przedstawiciele organów prowadzących z poszczególnych gmin, miast, proszę państwa, no, wręczyli jakieś tam obfite nagrody dla tych naszych posłów. I oczywiście wśród tutaj gmin wiejskich, no, jesteśmy jedyną gminą, z której właśnie te mandaty zostały. Z Gomulina, z gminy Gomulina. Tak. Była oczywiście pani dyrektor, była oczywiście pani, która kierowała tymi uczniami, także no, reklama bardzo duża. I oczywiście, jak państwo wiecie, w tym okresie odbyły się dni gminy Wola Krzysztofowska. No nie będę nic tutaj mówił, bo wszyscy słyszeli, widzieli. Przypadł do gustu zapewne zespół Szonaszcze, który grał i bawił gości do późnej nocy. Dalej, również w tym okresie odbył się festyn rodzinny w Szkole Podstawowej w Gomulinie, gdzie uczestniczyłem. Oczywiście festyn bardzo bogaty, bardzo sympatyczny, atmosfera miła, rodzinna, miał na celu przede wszystkim pokazać te młode talenty z kompleksu edukacyjnego Gomulinu. I również już ostatnia pozycja w dniu, kiedy? Wczorajszym, przedwczorajszym. Uczestniczyłem wspólnie z panią Teresą na spotkaniu sołeckim w Wieżowie, gdzie społeczeństwo wybrało nową panią sołtys, panią Anetę Barczyk. Anetta Barczyk. Trzeba się oswoić z nowym nazwiskiem. Dużo ludzi było, od 40 osób. Tak, uważnie. Poważne podejście, atmosfera miła jeszcze. Atmosfera dotykająca poprzedniego pana sołtysa, który zasłużył się w tym sołectwie i myślę, że ta nowa pani sołtys na pewno ten poziom utrzyma, a może nawet podniesie w górę. Dziękuję bardzo. Jeszcze był pan na zawodzie. Są jakieś pytania? Zaraz mam. Jeszcze ja pierwsza. Panie wójcie, chodzi mi na pewno w związku z tym, że Komisja Oświaty ogólnie, czy zdążymy uruchomić przedszkole i salę gimnastyczną. A to są już pytania, tak? Ale to było zarządzanie. Sprawozdanie. Chodzi o wojny. Tak, zdążymy. Proszę państwa, na ten moment prawdopodobieństwo jest, bo ja już nawet rozmawiam z trzema dyrektorami, czyli panią dyrektor obecną, panią dyrektor przyszłą i również z panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w kwestii przygotowania scenariusza otwarcia i już tu działania w tym kierunku są podjęte. Jest wielkie zaangażowanie środowiska szkolnego. I jak informowałem państwa, ten termin będzie przedłużony do 10 sierpnia, ale no nie możemy wykluczyć, że firma po prostu nie dotrzyma terminu i skończy to po 1 września. Gdyby się tak zdarzyło, no to otwarcie nastąpi tydzień, dwa tygodnie. Ale wydaje mi się, że wykonawcy się nie opłaca, bo będzie płacił kary. Wysokie kary 5000, do wypadku tam 400 dziennie. Także to, co mi tutaj deklaruje kierownik budowy, co tu mi
deklaruje pan prezes, na pewno do końca sierpnia zdąży. I rozumiem, że w budżecie mamy pieniądze przeznaczone na jakieś tam doposażenie tego przedszkola, w te wszystkie ławeczki, tak, zabawki. Tak, to jest kompleksowo. Oprócz tego w okresie wakacji jeszcze mamy 40 tysięcy w budżecie na odmalowanie, odświeżenie istniejącego budynku. Dobrze, to musi było moje następne pytanie. Dziękuję. Teraz jeszcze pan wójt wspomniał, że mamy nowego kierownika referatu. Kto to jest? Pani Mariola Tom. Czyli jest to osoba z awansu, czyli z grona obecnych pracowników. I jeszcze była mowa o koszach. Chciałabym się dowiedzieć, te kosze to będą na terenie całej gminy, czy? Jak dobrze kojarzę i pamiętam, w Woli Krzysztofowskiej. Tylko Polska. Tak. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, ta działka, jeśli nie to zobaczyć, jak się nie będzie cena obniżona i będzie następny przetarg, czy chodzi o tą... To najprawdopodobniej tak trzeba będzie zrobić, bo są dwa rozwiązania. Albo czekać i powtórzyć, albo obniżyć i nie czekać i powtórzyć. Proszę bardzo, następny. Chciałam się odnieść, bo pan mówi, powiedział, że nowy referat stworzony. Wiemy, kto już został kierownikiem, a reszta pracowników? Czy to są z zewnątrz pracownicy, czy też z własnych pracowników? Znaczy dotychczas pracownicy ci sami, oprócz tego będzie do tego referatu dokoptowana osoba w drodze konkursu. W związku z tym, że z referatu zamówień publicznych pracownik został awansowany na kierownika, w tym momencie jest zgłoszony konkurs na pracownika do referatu zamówień. I przypuszczam, że za jakieś 2-3 tygodnie będziemy ogłaszać kolejny konkurs na pracownika do referatu gospodarki komunalnej z uwagi na nowe zadanie pod tytułem śmieci. No to... Tak trochę w zeszłym roku byli pracownicy zwalniani, a w tym roku będziemy robić nabory nowych pracowników. W zeszłym roku miał ponoć budżet upadać, a w tym roku ten budżet będzie wyglądał. No. W związku z tym, że tworzymy nowy referat, przyjmujemy nowych pracowników. Proszę Państwa, niestety zaleń nam przybywa, natomiast rotacje w urzędzie były, są i będą. I nie możemy utrzymywać etatów fikcyjnych. Bo można było oczywiście trzymać etat fikcyjny rok czasu, ale to są wszystko pieniądze. I między innymi było to zasadne z tego powodu, że już przewidywaliśmy w przyszłości, że jest konieczność rozbudowy administracji. Ale no, zadanie nowe pod tytułem odprowadzanie odpadów komunalnych padło nam w darze od ustawodawcy. W związku z tym, no niestety przy tym, tej ilości pracowników, my nie jesteśmy w stanie tych wszystkich zadań udzielić. Natomiast no, na koniec powiem, jak Państwo nas znacie, jesteśmy chytrzy w administracji. Tam nawet no, w tych wynikach ogłaszanych przez regionalną izbę obrachunkową, no, z tego punktu widzenia wydatków na administrację jesteśmy na bardzo wysokim miejscu. Proszę, odnośnie do zarządzenia, znaczy do Domu Kultury. Pan wójt powiedział, że w projekcie nie było klapy oddymiającej. No to nie wiem, jak projektant mógł zaprojektować, kiedy mamy tam salę widowiskową zorganizowaną na 300 miejsc i nie ma klapy oddymiającej. Proszę Państwa, projektant to zaprojektował, tylko nie doprecyzował. Bo projektant może to zrobić w różnoraki sposób. Zresztą takie sprawy uwzględnia się w części opisowej projektu. Tego się nie rysuje, tylko się mówi, że należy oczywiście przy tym zakresie uwzględnić wszystkie elementy związane z przejściami ewakuacyjnymi i tak dalej, i tak dalej. I tu teraz takie urządzenia będziemy chyba musieli montować we wszystkich świetlicach. To są wymogi
Tak, no i tu oczywiście można się przekamarzać z wykonawcą, bo miał to w opisie, ale nie zostało to sprecyzowane i uznaliśmy, że po prostu w zakresie ten wykonawca tego nie miał. Ale gdyby miał, no to i tak kwota o tą część. Rozumiem, że w zakresie ten wykonawca ma wyjścia ewakuacyjne. Nie, tak. Dobrze, dziękuję. I jeszcze do tego Domu Kultury wracając. Znaczy wyjścia ewakuacyjne, nie, żebyśmy się tu rozumieli, Pani Przewodnicząca. Wyjścia ewakuacyjne wynikają z projektu. I one są. Tak, ale jedne drzwi bodajże okazało się, które nie były w zakresie do wykonania, gdzieś tam w podpiwniczeniu, w kotłowni, no niestety są za wąskie, one nie były objęte tym zakresem, trzeba je po prostu wyjąć. No taki jest wymysł. Rozumiem, że te drzwi są stare. Stare. Stare drzwi. Ale jeszcze montowane gdzieś tam chciałabym zapytać o to, ten podjazd dla niepełnosprawnych. On jest zlokalizowany tu od strony tych budynków, tych bloków PGR-owskich, ale on jest taki, ma dziwny, taki jakiś, dla mnie to ja nie wiem, jak tam niepełnosprawny wjedzie na ten pojazd. No właśnie, on jest tak zaprojektowany. Tak, żeby nie wjeżdżał tam. Tak jest zaprojektowany, żeby wjechał, bo musi być odpowiedni spadek. To spadek jest, tylko chodzi mi o ten, to zawracanie, bo on jest zlokalizowany pod górkę jedną i potem z drugiej. No tak, zawraca. Tak robi, jeżeli jest wysoko do budynku, to trzeba to niestety rozłożyć na dwie części. O ten zakręt, no przecież to tam prosto w tą ścianę. Pani Przewodnicząca, tak to zaprojektował projektant, nie ma tu żadnych... Ja nie mówię o radzie, zastrzeżeń, zaprojektował to, co zaprojektował i jest to zgodne ze sztuką budowlaną. Nikt nie stawia żadnych zastrzeżeń. Mało tego, jeszcze właśnie na etapie realizacji trzeba było go poprawić, bo okazało się, że gdzieś tam z jakimiś normami, to są naprawdę szczegóły, on był ciut za krótki, także trzeba było jeszcze go wydłużyć. Bo no, tam, tym wózkiem, tym niepełnosprawnym musi sobie z powodzeniem podjeżdżać, nie można od razu pod górę, no chyba że on. No dokładnie, on sobie łagodnie podjedzie, ale czy on tam zakręci, zawróci, żeby go zjechać na plac? Zostawmy Pani Przewodnicząca tę kwestię projektantom, budowlańcom, architektom, bo my nie jesteśmy władni tutaj zmieniać. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania, proszę. To nie nic nie miało odnośnie do nowego referatu. No przeraża mnie to, że Pani Tomo została kierownikiem tego referatu, powiem szczerze. I nie ukrywam tutaj przed samą radą. Gdyby któraś z Pan, Pani Żubecka albo Pani Jałaszewska została, mają doświadczenie. Panie Wójcie, z całym szacunkiem na Pana osobę, Pan podejmuje decyzję, Pan za to odpowiada. Ale Panie Jerzy, ja powiem pani tak, to no, takich rzeczy w ogóle nie ma się Panie Jerzy, ja bym proponował, żeby Pan się nie wypowiadał w tym temacie, bo jest to kompetencja tylko i wyłącznie organu wykonawczego i nie ma Pan naprawdę, Panie Jerzy, podstaw w tej chwili twierdzić, że ta osoba nie ma czy ma. A ja odpowiem, że ma. I bardzo duże kwalifikacje. Doświadczenie też. Dlatego nie poruszajmy tych tematów na posiedzeniu Rady Gminy, bo to należy tylko i wyłącznie do kierownika i po prostu no, pracownik, który by usłyszał te słowa, no mógłby się poczuć nawet pomówiony. Podnoszę konsekwencje tego. Dlatego ja tylko dopowiem jeszcze, że w tym temacie najpierw przeprowadziliśmy konkurs na wyłonienie osoby z zewnątrz. No oczywiście zgłosiły się 3 osoby, ale no poziom wiedzy, jaki został przedłożony, był niewystarczający, by zlecić tą funkcję kierownictwa. Natomiast my oczywiście do swoich pracowników mamy zaufanie, znamy ich kompetencje, znamy ich kwalifikacje i wie Pan, no najlepiej jest w drodze awansu, ale przepisy troszeczkę na nie, najpierw kończył. Ale ja mówię, nie rozmawiajmy w tym temacie, bo to jest trochę taka delikatna. Proszę, proszę. Bo Pan Wójt na ostatniej radzie powiedział, że będzie około 60 cm wokół burna, a dzisiaj słyszę, że 30 cm.
W odniesieniu, łącznie to zostało podniesione od pierwotnego projektu. Czyli jak Państwo teraz popatrzycie... Nie. Tak. W tej chwili już jest kruszywo wysypane. Tam, gdzie ta woda stoi. Czyli to można potwierdzić. To już jest podniesienie tego terenu w górę i od tego, co w tej chwili jest wykonane, będzie podniesione jeszcze od 25 do 30 cm poprzez te warstwy konstrukcyjne tej bieżni, bo tam są znowu frakcje kruszywa większe, mniejsze i mączka. No i oczywiście do tego musi być dorównany grunt. Dobrze, jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tego zarządzenia wydanego na te dodatkowe przyłącza. Czy my możemy wiedzieć, jakie to nieruchomości są? Te 8 sztuk, 120 tysięcy było z budżetu wydane na te, co, miał podpisaną umowę? A nie zostało zaprojektowane i nie zostało wykonane przyłącze. Czy chodzi o nazwiska, czy nazwisko? Nazwisko raczej wyjawnić nie mogę. Nie mogę to pokazać. Jest 5 Krzyżanowie. Jest projekt budowlany w referacie. Trzeba sprawdzić, nie ma problemu. Tylko nie zawsze jesteśmy w stanie powiedzieć. Proszę, kto jeszcze ma pytania dotyczące sprawozdania pana radnika? Proszę bardzo, pan radny. Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie wójcie, jeszcze raz tylko, pani Mariola Toma zatrudniona na kierownika, ale jakiego działu? Przepraszam, ale... Wodociąg. Pani radny Plik, nie będę udzielał odpowiedzi na ten temat. To nie jest temat do dyskusji na posiedzeniu. Ale jakim referatu? No o to mi chodzi, bo nie zrozumiałem. No ale przepraszam, nie zrozumiałem i dopytuję, tylko mówię. Dobrze, czyli przechodzimy do punktu następnego, czyli interpelacje i zapytania. To może ja jeszcze raz jestem? No proszę. Ja bym chciała na początku, ale jeżeli pan radny wyrazi taką zgodę. Taką troszkę miłą, taką serdeczną. Zapewne wszyscy to potwierdzicie, bo maile właśnie przyszedł taki listop na ręce tam pana sekretarza, że Wola Krzysztofulska najlepsza. Najlepsza wielokrotnie stawała na podium tej edycji z Spartakiady Drużyna Samorządowców Gmina Wola Krzysztofulska. I po raz ostatni, i to największą liczbą punktów, podczas ostatniej konkurencji Spartakiady władz samorządowych powiatu piotrkowskiego rekreacji w Ręcznie. Tam też odegrała zwycięski puchar całej Spartakiady. I w tym właśnie Wola otrzymała 73 punkty, gdzie klasyfikacja generalna mężczyzn to radny nasz Błażej Strzelczyk na pierwszej pozycji i Ryszard Olejnik na trzeciej pozycji. Dlatego wielkie słowa uznania, wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników tych spartakiad. To ja może przerwę na chwilę. Ej, pozwoli pani, tak? Że wręczę pani ten puchar, który żeśmy... Także pozwolicie Państwo, że na ręce pani przewodniczącej złożę ten zwycięski puchar za zwycięstwo w Spartakiadzie. Dziękuję bardzo, to jest Wasza zasługa, jestem z Was dumna, jest to dla nas wielki zaszczyt. Ale Szanowni Państwo, wielkie słowa podziękowanie dla Grzegorza Koneckiego, zastępcy przewodniczącej Rady Gminy Wola Krzysztofulska, za wyjątkowe zaangażowanie związane ze współorganizowaniem 14. Spartakiady władz samorządowych powiatu piotrkowskiego i w związku z tym osiągnięcie najlepszych wyników przez samorządowców gminy Wola Krzysztofulska. Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i pracy społecznej radni gminy Wola Krzysztofulska. To na ręce zastępcy gminy pana sekretarza tu nieobecnego. Gratulujemy
i dziękujemy bardzo, że godnie reprezentujecie naszą gminę. Jest nam naprawdę bardzo, bardzo. Wykonawczy też bierze udział. Bardzo miło, więc pani ujdzie. Pani ujdzie się jeszcze. Także mówię, ja pomogę tutaj pani przewodniczącej. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w te starty, wszystkim radnym. Może wymienię pan Błażej, który najlepszym sportowcem radnym został powiatu piotrkowskiego, pan Tomek Walas, który też nas reprezentował już po kolei, pani Sala, Joanna, Ryszard Olejnik, tu nieobecny, Mirosław, Mariusz Stasiak też był z nami, Andrzej Głosa, no i tutaj nasi członkowie zarządu, wójt reprezentował nas, zastępca, skarbnik i sekretarz. I sekretarz. I jeszcze reprezentowali nas sołtysi. Był z nami też na spadlakiadzie Marcin Łaszek i pani Gabriela Pawła. Tak? Także ja jeszcze raz ze swojej strony serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa w tej edycji. Serdecznie dziękuję i gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Ja w tym momencie jeszcze pragnę serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy pozytywnie zaakceptowali sprawozdanie z pana wójta za 2012 rok. Przyjęli absolutorium. Także dziękuję panie wójcie za to, co pan czynić dla naszej gminy, dla całego społeczeństwa, za poniesiony trud, za współpracę, za wielkie zaangażowanie. I dziękuję wszystkim nam, radnym tutaj, którzy rzeczywiście do tego się przyczyniają. Dziękuję bardzo i życzę owocnych obrad na dalsze lata. Dziękuję bardzo. Także zapytania. Teraz zapytania. Proszę bardzo. Ja jeszcze dalej z mostem na Żądła, gmina Grabica. Czy doszło tam do jakiegoś problemu? Nie nasz most, no nie nasz most. Nie poruszaj za jego. Jak nie nasz most? Bo wejdzie. Dlaczego? Nie nasz, no. Ale czy są jakieś porozumienia, czy nie? Na razie jest cisza, szanowni państwo. Ale jeszcze następne pytanie, żebyś pan zapomniał. Czekamy na werdykt nadzoru budowlanego. Dla przypomnienia powiem, że jest to most, który stanowi samowolę, nie znano sobie jego parametry, jest usytuowany na prywatnym gruncie, nie mieści się w śladzie geodezyjnym drogi. W tym zakresie jest również postępowanie prowadzone, przez nadzór budowlany dotyczące wykonania na terenie naszej gminy, co prawda na odcinku około 10 metrów, drogi przez gminę Grabica. To znaczy się, że w trakcie jest wszystko, jeszcze tak do końca nie jest napisane. Nie będzie napisane. Proszę, kto ma jeszcze? Czekamy na werdykt. Jeszcze nie skończyłem, koledzy. Panie wójcie, jeszcze do tych dróg wracam. Te dziury będą jakoś załatane? Przed chwilą właśnie sprawdzałem. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia. Dostał termin 14-dniowy. Kontaktował się z nami. Termin minął. Nie wykonał tego z powodu ulew, ale jak najbardziej deklaruję, że w najbliższych dniach to wykona. No ale to pan mówi na drodze, a z tym mostem ten. No wszystkie usterki, które dotyczyły tej inwestycji, do tego zostały. No ale to most to inny wykonywał. I drogę to inny. Tak jest. Czyli wszyscy wykonawcy do tego zostali. Proszę państwa, to jest okres, to jest wynika z umowy, to jest okres gwarancji, 3 lata. I my oczywiście możemy ich wzywać i tak dalej i zwolnimy ich dopiero po tak zwanym odbiorze pogwarancyjnym. I ze względu tej chwili na ulewy, no wykonawca się oczywiście tu próbuje usprawiedliwiać, nie przybył jeszcze, a w najbliższych dniach przybędzie. Mało tego, zgodnie z zapisami umowy, jeżeli